Halo, kadry? Zwolniona! Zatrzymaj mnie. Zatrzymaj mnie, Rysiek. Proszę Państwa, teraz chciałabym powiedzieć o tym, jak należy wyglądać nawet w Wigilii Pracowniczej. Jak... Rymuję się z brzydkim wyrazem, przepraszam. Proszę Państwa, jak każdy uważa. Dlaczego? Bo, proszę Państwa, jesteśmy wolnymi ludźmi, no możemy samo decydować o swoim stroju. Ja preferuję raczej nie rzucać się w oczy, tak? Preferuję... Proszę Państwa, ja czytam, tak? Może akurat nie we biurze. W biurze raczej mam wspólnego dużo z faksem, tak? Z bardzo znanymi, przeróżnymi urządzeniami, tak? Widzę, mogę wyjść z kadru. Urządzeniami, tak? Ale o tym później. Proszę Państwa, ja czytam, tak? Jeżeli chodzi o modowe nowinki, może nie jestem w tym ekspertką, tak? Ale jak jest, każdy widzi. Więc przedstawię Państwu moje drobne stylizacyjne tipy na to, jak wyglądać. Przede wszystkim bardzo szybko powiem, tak? Mało błysku, kolor niekoniecznie, tak? Jak to woli. Długość, jak to woli, tak? Może pokażę. Mogę wyjść z kadru, ja po prostu się przebiorę teraz, tak? Mogę. Przepraszam. Pan wchodzisz za mną kamerą teraz. Proszę Państwa, nie będę to robiła żadnej konkurencji dla choinki, bo nie od tego jest Wigilia, ale jak jest, każdy widzi. Proponuję, teraz porozmawiam troszeczkę o stylizacjach na Wigilię. Spiszę się do Pana teraz. Stylizacjach na Wigilię, tak? To są, proszę Państwa, każdy jak uważa. Ja nie oceniam, bo nie tego tu jestem, to nie jest mój zawód wyuczony, tak? Ale jak jest, każdy widzi, mogłabym spokojnie pracować w modzie. Preferuję bardzo drobne dodatki w postaci szmaragdów, tak, bułgarskich. Myśmy sobie z moim przywieźli, a nie będę opowiadała teraz. Pan przejdziesz kamerą, skoro to. Proszę Państwa, 15-1 rajstopa, tak, preferuję delikatny but, szpilka, krótka. Tafty też przywiezione z bardzo daleka. Przepraszam. I proszę Państwa, jest, tak? Bardzo lubię stylizację, bardzo polecam. Uważam, że każdy z nas może się ubrać na Wigilię, jak uważa, tak? Ubrać się, ubrać, nie nam to oceniać, tak? Ale jednak, wymyślmy sobie jakieś przykładowe imię, taka na przykład Bożena. Proszę Państwa, nie będę komentowała dlaczego, bo może, tak? Bożenę też lubię. Torebka, nie mam torebki, tak? A miałam przygotowaną torebkę. Dziękuję, Pani Mareczko. Torebka musi pasować do całości. Torebka, można by rzec, jest jak gwiazda na choince. Pokaż, jak wącham kwiaty. Pani Mareczko, dziękuję. Wegetariańska? Wegetariańska? Pani, tak. Do tego, proszę Pani.